podczas podróży na wschodnie Podlasie, jadąc przez Puszczę Knyszyńską pośród lasów i łąk, 2 kilometry od granicy z Białorusią, można trafić do Kruszynian, nazywanych nie bez przyczyny wsią na końcu świata. GPS natychmiastowo traci tu orientację w terenie. Można jednak odnaleźć coś bardzo cennego. Malowniczą wioskę tatarską, którą kiedyś dostali od króla Jana III Sobieskiego polscy Tatarzy w zamian za niezapłacony żołd. Mijamy meczet, najstarszą tatarską świątynię w Polsce. Dawniej duży ośrodek muzułmański. Mieszka tu 8 rodzin tatarskich, łącznie 20 osób, w tym także Mirko Bogdanowicz, który wraz z rodziną stoi na straży pamięci o historii Tatarów na Podlasiu. A jak reagują tutaj turyści, jak przyjeżdżają do tego miejsca, w ogóle do wsi Kruszyniany? O, wieś, bardzo są zauroczeni, wieś się bardzo podoba ludziom. Przyjeżdżają tak sobie, niektórzy szukają swoich korzeni, bo ktoś tam powiedział, że pochodzą stąd, czy pochodzą od Tatarów, czy ze wschodu, także szukają korzeni i często gęsto znajdują te korzenie. Znajdą rodziny, znajdują gdzieś tam na cmentarzu kogoś. Po wyprawie ruszamy dalej tatarskim szlakiem. Zaznajemy tatarskiej gościnności. Tatarzy, którzy pochodzą z ludów tureckich, przywędrowali na tereny Rzeczpospolitej obojga narodów już w XIII wieku, przynosząc ze sobą swą orientalną i bogatą kulturę. Jednym z elementów tego dziedzictwa jest z pewnością kuchnia. Żona Mirka, Dżanetta Bogdanowicz, podejmuje nas w Domu Kultury w Kruszynianach tatarskim specjałem. Pierekaczewnik jest tradycyjnym tatarskim pierogiem. Od 2009 roku ma on status gwarantowanej tradycyjnej specjalności i jest produktem prawnie chronionym w Unii Europejskiej. Pierekaczewnik składa się z wielu bardzo cienkich warstw ciasta przekładanych farszem. Ciasto zwijane jest w rulon łączony na brzegach w kształt litery O. Podaje się go na ciepło. To w istocie specyficzny pieróg, który oprócz struktury wyróżnia się również wielkością. Jego średnica wynosi minimum 25 cm, waży około 3 kg. Wyjątkowo pracochłonna receptura sprawia, że występuje niezmiernie rzadko, praktycznie tylko w domach tatarskich podczas święta Bajramy, bądź etnicznych, tatarskich kwaterach agroturystycznych. Jest to potrawa bajramowa naszych polskich Tatarów i to znaczy świąteczna. Jest to piruk, inaczej się mówiło, nazwa domowa w domach naszych, tak się jego określało. I robiło się jego 2 razy w roku. Tylko. Co tutaj mamy w środku? W środku jest mięso, ja zaraz przekroję, żeby pani mogła spróbować, a państwo, żeby mogli zobaczyć, jak on wygląda po przekrojeniu. Jest to danie obiadowe. Jest to danie obiadowe, ponieważ jest z mięsem, ale są różne wersje z zewnątrz, chrupiące, rozchodzące się, a w środku mięciutki, delikatne i musi być oczywiście dobrze przyprawiony. Mięso to jest udziec indyczy, może być każde oprócz wieprzowiny, ponieważ związane jest to z potrawa związana jest z naszą religią. Jesteśmy muzułmanami, wieprzowiny nie jemy, a to jest potrawa świąteczna, więc nie może być. Smakuje, goście do nas przyjeżdżają tutaj na niego. Jest to potrawa nasza flagowa. No i skądinąd wiem, że turyści rzeczywiście pokochali pierekaczewnik. Tak, pokochali pierekaczewnik. Pierekaczewnik jest bardzo pracochłonny, jest drogi, długo się też piecze. Z tego pierekaczewnika nie jest dużo porcji. Dżanetta i Mirko poprzez kuchnię niosą wieść o tatarskiej historii i swojej rodzinie. Małżeństwo miało we wsi bliskich, dlatego postanowiło się w niej osiedlić i ją ożywić. Do Kruszynian przyjeżdżaliśmy na nabożeństwa. Do Kruszynian przyjeżdżaliśmy do dziadków, którzy mieszkali tutaj przez płot z gminą muzułmańską, ale dziadek potem jak zmarł, to wszystko niszczało, zarastało i tak wyglądała cała wioska. Ja strasznie na tym ubolewałam, ponieważ ja odzyskałam, można powiedzieć, tatarskość. Ale teraz łączy pani tradycję z nowoczesnością i niesie pani dalej tę wieść o Tatarach. Chciałam podzielić się z gośćmi naszą historią. Chciałam pokazać, że jeszcze jesteśmy, że ta historia ma ciąg dalszy, ponieważ niektórzy uważali, że nas już nie ma. Z centrum wsi trafiamy na Mizar, muzułmański cmentarz, który ma 300 lat.
Tradycyjne groby przypominają kopce kamieni. Bez odpowiedniej wiedzy ciężko domyśleć się, czym w rzeczywistości są. Tutaj mamy taki przykład grobu, który jak powinien wyglądać. On wyglądał tak samo jak i tutaj, ten kamień duży i mały, ponieważ jest bardzo stary. Nic nie dzieje się bez przyczyny, że tak mnie ciągnęło do tych Kruszynian, że jestem chyba też po to, żeby pilnować i zachować naszą historię, naszą religię, ale również pamięć o naszych przodkach i o nich, i być tutaj przy nich, pielęgnować te miejsce, ale również zachować, jako my, rodzice, z mężem, tożsamość dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I tak tatarska historia jest niesiona przez kolejne pokolenia, nie tylko poprzez miejsca pamięci, ale także tradycyjne tatarskie przysmaki.